Cześć, siema, moi drodzy, z tej strony Chemik i dzisiaj Was zapraszam na kolejny zestaw z cyklu polecane zestawy komputerowe. Tym razem zaczynamy już zestawy na miesiąc czerwiec. Przyjrzymy się jednostce w kwocie 6000 zł. Będzie bardzo wydajnie, więc oglądajcie do końca. Jedziemy. Tradycyjnie oczywiście zaczynamy od procesora i tutaj postawiłem w tym wypadku na Intela, choć bardzo mocno chciałem się zmieścić z AMD. Oczywiście mam to na myśli AMD, oczywiście na M5, ale niestety koszt platformy na AMD w tym budżecie nadal jest zbyt wysoki, żeby to miało sens moim zdaniem, więc lepiej dorzucić do bardziej zbilansowanego zestawu, jakim będzie w tym przypadku Intel i5-13400F. Jeżeli ktoś może, to można śmiało dorzucać do 13500, płyta pozwoli na obsadzenie oczywiście tego procesora. Natomiast 13400F to jest naprawdę fajna baza do mega wydajnego komputera, który posłuży Wam na lata moim zdaniem. Tym bardziej, że mamy tutaj już tą 10-rdzeniową jednostkę, która ma zarówno rdzenie performance, jak i efficiency, więc jest taki multitaskingowy ten procesor i to dość mocno. 20 MB cache'u, na czymś Intel musiał tutaj okroić. Trochę mało, ale tak czy siak jest to naprawdę wydajny procesor, tym bardziej za kwotę 999 zł, czyli poniżej jeszcze tysiaka. Jeden chyba z aktualnie najbardziej opłacalnych procesorów do 1000 zł. Mówiłem o płycie głównej i już Wam ją pokazuję. Gigabyte B760 Gaming XDDR4. Na pewno na plus tej płyty chcę zaliczyć to, że mamy 3 złącza M2, jedno z Shieldem. Mamy bardzo fajną sekcję zasilania. Nie jest to jakiś też król, tak? Nie jest to najpotężniejsza sekcja na płytach. Sekcja, która w zupełności pozwoli nam na obsadzenie w przyszłości, ewentualnie jakbyśmy chcieli zmienić jakieś i7-ki zablokowanej czy coś w tym stylu. Mamy 4 banki na RAM, oczywiście to już standard teraz w tym budżecie, na szczęście przynajmniej. Mamy jedną wtyczkę 8-pinową do zasilania naszego procesora, więc tutaj na pewno nie obsadzimy tych najwydajniejszych procesorów, ale tak jak mówię, ta płyta jest skierowana bardziej do tego średniego segmentu i tak też jest moim zdaniem wyceniona. USB 3.0 na front, USB-C na front, wszelkie podłączenia od RGB, RGB, oczywiście to wszystko tutaj mamy. No i panel wejść jest fajnie, bo mamy dużo USB-ków. 8 USB to jest na pewno przydatna ilość aż takich ilości USB-ków. 2,5 gigabitowy LAN i rozbudowana karta dźwiękowa o 6 wyjść jack. No, bardzo fajny taki średniopółkowy MOBAS. Gigabyte jak to gigabyte, ich BIOSy są nie aż tak przyjazne jak konkurencji, ale realnie patrząc na zablokowanym Intelu, nie ma tam też za dużo co zmieniać, więc da się go w tym przypadku, powiedzmy to, chociaż tolerować. Dobra, lecimy dalej do pamięci. Good RAM 32 GB, tak jak zawsze powtarzam, w tych wyższych budżetach te 32 GB to już musi być standard, bo jednak gry są coraz bardziej zasobożerne. I 32 GB od Good RAM Iridium Pro Deep Black TL18 3600 MHz na pewno będą się fajnie zgrywały z naszym procesorem Intel Core i5. No i ogólnie rzecz biorąc, sprawdzone, dobre pamięci, można z czystym sumieniem je Wam polecać. Chemik nieraz na nich komputerki składał. Chłodzenie, bo stwierdziłem, że fajnie, żeby też zadbać trochę o ciszę. Endorphi Fera 5. Po prostu tanio, wydajnie, cicho. Nic więcej tutaj nie potrzeba. Można, wiadomo, wziąć coś jeszcze mocniejszego. To lepiej nam schłodzi procesor, ale to już tak czy siak jest dokładanie ciągle do tego budżetu, a nie chciałem przekraczać jakoś przesadnie mocno, więc stwierdziłem, że Fera 5 sobie tutaj w zupełności poradzi i jak najbardziej sobie poradzi, a kosztuje tylko 135 zł, więc jest to naprawdę, naprawdę dobry wybór. Dysk bez zaskoczenia Lexar NM620 Hit, król, totalny król sprzedaży, 209 zł teraz kosztuje. Ja tylko czekam, aż za tego Lexara trzeba będzie zapłacić poniżej 200 zł, to już w ogóle będzie kosmos cenowy moim zdaniem, a myślę, że prędzej czy później to nastąpi, bo flasze tanieją, więc jak najbardziej jest to realne. Lexar NM620, no to tego dysku nie trzeba przedstawiać, myślę, że wszyscy go doskonale już kojarzą po tak długim okresie czasu, gdzie polecam go ciągle w polecanych zestawach komputerowych na kolejne miesiące, więc zasubskrybuj kanał też, bo to warto, przypominam, tak w top. I dysk też sprawdzony przeze mnie pod tym kątem, że używam go po prostu prywatnie w innym komputerze już od blisko 2 lat, także nic się w tym nie dzieje, tyle Wam powiem. Zasilacz FSP Fortron Hydro K Pro, 750 W, bardzo fajna jednostka. FSP, dodaję Wam, nieraz już mówiłem, jest to jeden z największych producentów zasilaczy na świecie, mimo że w Polsce nie aż tak rozpromowany jak chociażby Corsair
czy Be Quiet, ale naprawdę robią bardzo, bardzo fajne PSU. Są to dobre jednostki, wiadomo, nie najlepsze na świecie, ale naprawdę dobre, bardzo fajnie wycenione, na dobrych podzespołach, komponentach, nic im tutaj nie brakuje, w kwocie 300 zł ciężko moim zdaniem o lepszy zasilacz. No i dobra, przechodzimy do przedostatniego komponentu, jakim jest obudowa Silver Monkey X Chess TGM. Za 330 zł, mega przewiewna moim zdaniem skrzynia, która ma 4 śmigła ARGB. Jest to na pewno in plus dla Was. Na froncie mamy też sporo USB-ków, mamy wejście do słuchawek, do mikrofonu. No naprawdę taka kompletna, fajna obudowa moim zdaniem. Przy okazji całkiem spoko ma design, przynajmniej w moim guście. Jeżeli Wy się nie zgadzacie albo Wy lubicie jakiś inny design obudów, to śmiało piszcie w komentarzu. Podebatujemy sobie, jestem bardzo ciekaw i wszystkie komentarze czytam. Tak, to no to tutaj nie ma jakichś fajerwerków, klasycznie piwnica, zasilacz na dole, po drugiej stronie mamy miejsce do aranżacji okablowania na nasze dyski 2,5-calowe bądź 3,5-calowiec też chyba wejdzie. Ogólnie rzecz biorąc, pojemna skrzynia, naprawdę potężne karty graficzne zmieści i też spore chłodzenia wieżowe zmieści. Jeżeli chodzi o IO, no to jak najbardziej też pomieści, tylko że IO w tym zestawie nie będziemy brać pod uwagę, bo jednak wykorzystujemy chłodzenie powietrzne wieżowe. No i karta graficzna. Myślę, że bez zaskoczenia w kwocie 6000 zł będzie polecany RTX 4070 w wypadku Odino 3D. Jeżeli jeszcze nie oglądaliście mojego testu właśnie RTX 4070, to karta pojawia się właśnie tutaj w rogu ekranu. Zachęcam i zapraszam do sprawdzenia tego materiału wideo. I tam właśnie testowałem też RTX 4070 też Odino 3D, ale w wersji tej AI, czyli troszeczkę wyższy model. No, realnie patrząc, nie wiem, czy tutaj będzie jakaś gigantyczna różnica między tymi kartami, poza faktem, że AI, czyli no, oczywiście posiada chłodzenie, podświetlenie oczywiście miałem na myśli, ARGB, natomiast sama karta też, moim zdaniem te Inno 3D naprawdę reprezentują bardzo wysoki poziom, jeżeli chodzi o kulturę pracy tych kart i dlatego Wam też między innymi polecam Inno 3D. Samo wykonanie karty też jest na fajnym poziomie. Nie jest to wiadomo top of the top, bo też kwota jest niska, ale jak za tą kasę, moim zdaniem w zupełności to jest wszystko jest tak, jak być powinno. No ale dobrze, tak jak ostatnio bywa w moich polecanych zestawach komputerowych, nie każdy lubuje się w karcie graficznej jednego producenta. Dlatego mam dla Was propozycję oczywiście na AMD. I chyba tutaj tym bardziej bez zaskoczenia jest to Radeon RX 6950 XT. Co prawda Nvidia jest tańsza, bo kosztuje 3059 zł, a widziałem ją nawet na promkach po chyba 2800, to już w ogóle jest hit. Wtedy, jeżeli byście ją wyrwali za 2800, to zalecałbym Wam dołożyć do 13500 i piątki. I wtedy nam się to fajnie bilansuje. Natomiast Radeona też idzie wyrywać w okolicach 3000 zł, gdzieś tam na promkach, jak dobrze poszukacie. No tutaj na dzień dzisiejszy, jeżeli ktoś by chciał po prostu z linku poniżej, w opisie zachęcam też, zapraszam do sprawdzenia opisu, no to kosztuje 3200 niestety, ale mimo wszystko za 3200 nadal jest to super propozycja. Pamiętajcie, że tutaj mamy 16 GB pamięci VRAM, a na Nvidia tylko 12 GB i uwierzcie mi, że zresztą jak zobaczycie test u mnie na kanale, to sami doskonale sobie zdacie sprawę, że te 12 GB w niektórych grach wcale nie jest przesadnie dużo, mimo wszystko to nie jest przesadnie dużo. Były tytuły, gdzie ta pamięć VRAM praktycznie była zatkana pod korek, no i jak tą kartę nazwać przyszłościową? No raczej ciężko. Więc przyszłościowo, ogólnie rzecz biorąc, niby wydaje się tutaj, że Radeon jest lepszy i w czystej rasteryzacji też Radeon wygrywa jak najbardziej, ale Nvidia ma mnóstwo swoich technologii, które dość mocno promuje i producenci gier też je chętnie implementują i gdy wykorzystamy Nvidię z jej technologiami, no to dość mocno wyprzedza wtedy Radeona. Ale wiem, że niektórzy wolą Nvidię, tylko Nvidia, a niektórzy wolą tylko AMD. Dlatego propozycja jest otwarta i każdy z Was, zaglądając do opisu, będzie mógł sobie znaleźć idealną kartę dla siebie. W podobnym budżecie właśnie te dwie propozycje Wam tutaj przedstawiam i myślę, że każdy z Was będzie po prostu zadowolony. Jeszcze koszyk na sam koniec, 6058 zł, 1 grosz, tyle wyszło. Mamy oczywiście tutaj voucher za 1 grosz do Diablo 4, który jest procesorem, więc tyle, jeżeli dodacie cały koszyk do swojego, tak, to tyle Wam powinno wyjść za 6058 zł. No i cóż, moi drodzy, tak oto się prezentuje. Napiszcie, co Wy sądzicie o tym zestawie komputerowym i czy Wam przypadł do gustu w ciągu 6000 zł na miesiąc już czerwiec.
Jestem bardzo, bardzo ciekaw. Tradycyjnie sekcja komentarzy należy do Was. Chętnie podebatujemy. No i będzie mi niezmiernie miło, jeżeli materiał Ci się podobał, o zostawienie motywującej łapy w górę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz, to koniecznie naciśnij guzik czerwony poniżej z napisem subskrybuj, co by nie ominęły Cię kolejne filmy właśnie na moim kanale. W tym filmie to by było na tyle. Ja gorąco dziękuję za uwagę do samego końca i widzimy się w kolejnych produkcjach na moim kanale. Do zobaczenia, do usłyszenia.